Z konkursu Matti Hautamäki, ale ważna będzie odległość i zobaczymy, jaka jest forma na zakończenie tego turnieju fina. Świetny skok, bardzo dobry, obejmie prowadzenie, a więc wysoko postawił poprzeczkę, zwłaszcza że złapał trochę wiatru. Poprzednicy skakali z wiatrem pod z tyłu, a on pod nart. Proszę zwrócić uwagę, będzie miał odjęte 5,7 punktu, ale skok dobry, 132 metry, zdecydowanie najdłuższy do tej pory. Björn Einar Rummorent 129, Neumayer 128,5, Jakobsen 126,5 i nareszcie chwila radości Pekki Nymele. Trzecie miejsce w Oberstdorfie, później no gorzej było. 29 w Garmisch, ale tam Austriacy prawie wszyscy polegli. I 8 był w Innsbrucku. I teraz zobaczymy, gdzie wyląduje Manuel Fettner. Dobry skok powyżej 125 metrów. Ale nie tak dobry jak Evensena, Rummorena. 127,5 metra. Evensen 132,5, przypominam, prowadzi. 129 Rummoren. 132 metry miał Matti Hautamäki, ale jego nota 122,9 pomniejszona. Trafił na razie jak do tej pory na najlepsze warunki. Otrzymał karę w pewien sposób, odjęto mu 5,2 punktu. To w tych turniejach do tej pory, w tych konkursach, trzeci, drugi, zaczynał od 11 miejsca, ale skacze coraz pewniej, regularniej. No i musi dolecieć daleko, ale tutaj niewiele powyżej 125 metrów. Ten skok nie był tak dobry jak wszystkie do tej pory, które oglądaliśmy na skoczni w Bischofshofen. 124,5 metra. Dostanie 4,9 punktu. Przypominam, nota 122,9 Mattiego Hautamäkiego. Chyba wszystko będzie się rozgrywać w następnej serii. Nie trafił na progu. I to lądowanie też niestety nie przysporzy mu wiele punktów. Uciekała lewa narta. ...115,5 punktu, a zatem trzeba będzie teraz gonić. No, stracił do Hautamäkiego Pascal Bodmer. Zobaczymy ten skok i za chwilę zdaje się, że jest tam już Matti Hautamäki. Posłuchamy, jak on się do tego wszystkiego odniósł. Jeszcze to było przed skokiem Adama, nagrany w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym. Matti Hautamäki. Obok mnie Matti Hautamäki. Matti, twoja walka z Adamem Małyszem o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zapowiada się ekscytująco. Matti, your fight against Adam Małysz on the third place in the general classification for his tournament is some exciting. Oh yeah, I'm excited, of course. After bad seasons, couple of now I'm fighting in top three overall against Adam, so yeah, cool. This jump about 132 meters, absolutely fantastic. Well, yeah, it was a good jump, but we'll see. Adam is very strong, so it's exciting. Do you think that this 132 is enough? I hope so, but... I to bardzo zawodnikom utrudnia skakanie. Utrudnia ten moment najważniejszy w skoku odbicia, ale tu widzimy szybkie wyjście z progu i dobry skok, chociaż teraz warunki są lekko zmienne. Przed chwilą mieliśmy przy Adamie wiatr z tyłu, dostał 4,9 punktu, teraz już leciutko pod narty, a więc jeden punkt dostaje Koch, 131,5 metra, jakieś małe zawirowania są, przypomnę, że przy skoku Hautamäkiego z kolei jemu odjęto aż 5,2 punktu, skorzystał z przedniego wiatru. Koch oczywiście zwycięzcą w pojedynku z Francuzem i czekamy, proszę Państwa, na wielkie wydarzenie. Były mistrz olimpijski Thomas Morgenstern, prowadzący po trzech konkursach w turnieju czterech skoczni, kontra Simon Amann, czterokrotny mistrz olimpijski.
Obydwaj byli już na drugich miejscach w turnieju czterech skoczni. W 2008 roku Morgenstern, w 2009 Simon Amann. Wygrywali tu także w zeszłym roku Morgenstern. Thomas jest po prostu nie do powstrzymania. Fantastyczna forma w tym sezonie. Ta para będzie rywalizować. Zaczyna Morgenstern. Dzisiaj fantastyczny skok na treningu. Gigantyczna moc. Świetny lot. I jest bardzo daleko. Najdalej oczywiście jak do tej pory. Znakomity skok. Rodzice Thomasa Morgensterna od lat przyjeżdżający z Villach na zawody. Wielka radość. 136 metrów. I właściwie nie korzystał z wiatru. Korzystał z wielkiej sportowej formy. To trzeba oddać. Proszę zwrócić uwagę, jak idealnie wyszedł z progu i później spokojnie kładzie się na narty. Lot nienaganny. Noty muszą być po 19, 19,5 punktu. Właściwie tutaj do niczego nie można mieć zarzutu. Mocny wykrok przy tym telemarku, ale ładnie wylądowany. 19, 19,5, tak jak mówiłem, noty od sędziów. No i zdecydowane prowadzenie Thomasa Morgenstern'a, 137,7. Jeden z dziennikarzy angielskich mówił mi dzisiaj, że będzie skakał asekuracyjnie, że nie ma powodu, żeby nic nie zepsuć. No chyba go nie zna. To jednak jest zawodnik walki, który nareszcie wyszedł z cienia Schlierenzauera i teraz pełną piersią sportową sobie żyje. Simon Amann, na niego zawsze trzeba też uważać. Może jeszcze nie jest w takiej top formie jak Morgenstern, ale jego każdy moment do rywalizacji nakręca i to też jest dobry skok. Brawo Simon! Brawo Simon! Bliżej oczywiście od Morgenstern'a 3 metry, ale też dobry skok. Minimalnie wyższą dostanie bonifikatę 0,8 punktu, czyli pół metra jakby jeszcze dodatkowo zyska. Noty niższe od Morgenstern'a i ten skok. Proszę zwrócić uwagę, Amann też bardzo ładnie, inaczej niż reszta, przechodzi na narty. On potrafił właśnie wykorzystać te wiązania nowe, dlatego że inaczej się kładzie na narty. Bardzo płasko zawsze prowadził, płasko też wpisywał się w parabole. To była jego wielka siła. Teraz dwaj wielcy rywale sobie pogratulowali. Simon Amann drugi o 5,9, Evensen trzeci i pozostaje jeszcze oczywiście w parze Morgenstern, Amann. Zwycięstwo Morgensterna, Simon Amann najlepszy lucky loser teraz. Były wicemistrz olimpijski Andreas Koffer, ubiegłoroczny zwycięzca turnieju czterech skoczni. Kofi w powietrzu. Też będzie daleko, ale nie. Bliżej od Morgenstern'a i Amanna, bliżej także, wydaje mi się, od Evensena. 131,5 metra. Evensen miał 132,5. Koch miał 131,5. Tyle, ile Andreas Koffler. A Koffler zawsze dostaje wyższe noty niż Koch. Przegrał Igrzyska Olimpijskie o 0,1 punktu. A wyjeżdżał jako zwycięzca zawodu w Willingen. Wtedy na konferencji Morgenstern, Amann, Koffler powiedzieli, nic nie mielibyśmy przeciwko powtórzeniu takiego podium w Pradze Lato. Wtedy Amann nie był w formie. Koffler i jego rywal Urman wczoraj najdalej 141 metrów skoczył podczas kwalifikacji. Pozostanie później jeszcze para Karelin Hilde, ale ten pojedynek Koffler-Urman też. Bischofshofen 7 punktów, miał przewagę 0,4, ale zniwelował przecież w Innsbrucku 7,8 punktów, a więc w tej ostatniej kolejce pojedynek Hautamäki. Amann będzie niezwykle ciekawy, tymczasem nie poradził sobie Urman tak jak dzisiaj podczas treningu. Już tak dobrze jak wczoraj nie skakał i to zaczyna być powtarzalne. Widać napięcie startowe, blokuje go, nie potrafi tak luźno, spokojnie wyjść z progu, jak robi to na treningach. Tutaj spóźnione odbicie i już później poderwane narty. Chciał naprawić ten błąd, ale już nie było co naprawiać, nie da się tego zrobić. 122 metry Michaela Urmana.
Bo dzisiaj nie skakał na treningach, dzisiaj oddał jeden skok, w którym nie było życia, nie było walki. A teraz już lepiej. Trudno powiedzieć, czy był chory. W każdym razie, przecież to jest zawodnik, który niedawno stał na podium Pucharu Świata. Tutaj zawodnik Hilde. Świetny skok, a więc niespodziewanie Hilde włączył się do gry. Znakomity skok, 138 metrów, wydawało się, że dzisiaj dalej niż Morgenstern. Nikt nie poleci tymczasem w wielkim stylu i będą podobnie wysokie noty jak Tomasa Morgenstern'a. Tą Hilde będzie miał za wiat odjętą tylko 1/10. Morgenstern... Nie, minus 1,3. Morgenstern miał 1/10, ale to są przecież 2 metry, czyli 3,6 punktu. A noty za styl powinny być podobne. Ależ niewiarygodnie, wczorajszy zwycięzca kwalifikacji Tom Hilde poszybował sobie podczas tego skoku. Hilde o 2,4 przed Tomasem Morgensternem, co gwarantuje nam, że Morgenstern będzie musiał powalczyć. Kojonkowski dawno nie był tak szczęśliwy. Hilde, zresztą było nagrane wcześniej, Adam Małysz musi być na desce. I patrzmy, ma do odrobienia 7 punktów do Hautamäkiego, który będzie skakał później. 2,1 punktu do Hildego. Musi być daleki skok, jest powyżej 125 metrów, a wiatr z tyłu prawie pół metra, 4,4 plus 126,5 metra. Może być mało, może być mało. 4,2 punktu w pierwszym skoku, 4,9 punktu bonifikaty za wiatr z tyłu. Ale jak widać, ciężko jest skoczyć. Przed chwilą Bodmer skoczył metr dalej. Adam Małysz przegrywa z Pascalem Bodmerem, ale jemu chodziło o to trzecie miejsce na podium, które stracił po pierwszej serii, kiedy uzyskał z dobrego odbicia. Wykorzystał w pierwszej swojej serii korzystne warunki. Teraz warunki ma gorsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to nie był dobry skok. A więc jednak Hautamäki nie poradził sobie w tych trudnych warunkach. Zobaczymy, jaka będzie łączna nota. 116,5 metra. A więc teraz jeszcze Hilde pozostaje, bo wydaje mi się, że stracił tutaj zbyt dużo do Adama Małysza. Adam miał 126,5 metra, 10 metrów dalej. To jest 18 punktów, a różnica między nimi była 7 punktów, a więc Hautamäki nie wytrzymał albo nie mógł w tych warunkach dobrze skoczyć i jest daleko na 14 miejscu, a zatem powraca na 4. pozycję Adam Małysz i teraz jeszcze pojedynek ten korespondencyjny z liderem po pierwszej serii Tomem. Czuło zwycięstwo z Tomem Hilde, ale jeżeli będzie mocny wiatr z tyłu, zobaczymy. Hilde świetnie skacze na przednich wiatrach. Chociaż wygląda na to, że naprawdę złapał drugi oddech, złapał formę pod koniec turnieju czterech skoczni. Ale Rumoren także przegrywa tutaj z wiatrem. Ten uśredniony pomiar niekoniecznie musi oddawać to, co się dzieje na skoczni. Tylko 121 metrów Bierna Einara Rumorena, a mamy Adama Małysza i Sebastiana Szczęsnego. Obok mnie Adam Małysz. Adam, pierwsze pytanie. Co się stało w tym pierwszym skoku? Miałem jedne z gorszych warunków i to naprawdę przy tym teraz sprzęcie jest straszna różnica. To druga sprawa taka, że bałem się trochę powtórki z Klingenthal, gdzie Hanu trzymał mnie do końca i zostałem zdyskwalifikowany. Tutaj już też brakowało trochę, więc wolałem się szybko odepnąć. Ale gdzieś tam w głowie było to, że muszę się dobrze odbić, czy mocno, bo jest wiatr tylny. No i trochę chciałem za mocno. Adam, ale widziałeś, oglądaliśmy wspólnie skok Matti Hautamäkiego, który prowadził z tobą 7 punktami po pierwszej serii. Udało się go pokonać. O, właśnie Matti Hautamäki. Udało się go pokonać.
no udało się pokonać, ale tu jeszcze jest Hilde, który teraz prowadzi z nami obydwoma, bo skoczył daleko. No i prawdopodobnie on będzie trzeci. No. A jak ocenisz swój drugi skok? Skok był może lepszy, no, ale to już jest zawsze trochę takie rozregulowanie i te warunki znów takie. Teraz jeszcze Fettner skoczył daleko, także no, to się teraz będzie wszystko kręcić od nowa. Ci skoczkowie, którzy prowadzą po pierwszej serii, pojadą na końcu i tam na pewno będą lepsze warunki, bo zawsze tak jest. 135 metrów skoczył Manuel Fettner, a to oznacza, że raczej cię wyprzedzi. No na pewno. Mówisz, taki jest sport. Manuel Fettner, młody zawodnik. Ty już kończysz swój start w tym turnieju. Króciutkie w tej chwili podsumowanie, Adam. No na pewno dziwny turniej. No. Bardzo dużo wpływu wiatru na to, co było. Myślę, że ja jak do tej pory szczęśliwy, bo mimo tej porażki w Oberstdorfie, to te dwa konkursy Innsbruck i Garmisch były udane. No. Tutaj znów troszkę pech dopisał w tej pierwszej serii. No i przez to troszkę przegrałem. Ale uśmiech na twarzy Adama Małysza jest. Tyle na razie, Adam Małysz. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. A tymczasem rozpoczął się festiwal Austriaków. Manuel Fettner, 135 metrów, objął prowadzenie i to zdecydowanie 259,3. Teraz Martin Koch strzelił 140,5 metra, 2,5 metra od rekordu skoczni w Bischofshofen, ale jeżeli tak się utrzymają te warunki, bo w tej chwili właśnie mają wiatr pod narty i już odejmowane będą punkty i to dużo, aż 5,1 punktu. Jak się wszystko zmienia w zależności od natury na tej skoczni, zresztą tak zawsze było w skokach, teraz próba opisania tego, wpisania w jakiś system, że można naturę w jakiś sposób do końca obliczyć. Niemożliwe i widać wyraźnie, że te wszystkie rzeczy są wtórne do starego sposobu skakania. Dodatkowo będzie 4,7 punktu, ale to nie koniecznie się tak przeniesie właśnie, jeśli chodzi o prędkość na progu i możliwość dobrego skoczenia. Ale nadal jest, jak widać, dobrze wieje na skoczni. Johan Remen-Evensen, pierwszy skok 132, teraz także 132,5 miał w pierwszej serii. Martin Koch, znakomity skok, 140,5 metra. W pierwszej serii najdalej. 138 skoczył Hilde, 136, ale w innych, a przypomnijmy, już tak właściwie tylko pro forma, czterokrotny mistrz olimpijski. Jeszcze nigdy nie wygrał turnieju czterech skoczni, ale pewnie poczeka rok jeszcze ze startami, chociaż zapowiadał, że może to jest ostatni. I teraz świetny skok, tak właśnie jak Aman. I znowu te jego piękne pozy pokazujące, proszę bardzo. Niektórzy może mnie już przekreślali, ale za wcześnie 140 metrów i będzie miał przecież od razu 4,7 punktu za obniżoną bramkę, ale Flair w tym sezonie już zwycięstwa w Pucharach Świata. Zobaczymy, jest mocny, ale czy jest na rekord? Można tak daleko skoczyć? Jest bardzo daleko, ale nie rekord. 131,5 miał, a teraz 139,5 i wysokie oceny po 19,5 punktu. Gdyby nie to 50. miejsce, kiedy ratował się przed upadkiem Garmisch-Partenkirchen, pewnie byłby na podium turnieju czterech skoczni, ubiegłoroczny zwycięzca, chociaż tutaj wygrać z Morgensternem chyba nie było siły. Koffler, na razie Aman najlepszy, skoczył pół metra dalej. Odejmowane miał 7 punktów, Koffler 5,5 i on powinien objąć prowadzenie tak o 1,3. A więc on będzie już na pewno na podium w Bischofshofen tego
ostatniego konkursu. A to rodzice Tomasa Morgenstern'a i za chwilę prawdopodobnie zwycięzca 59. turnieju czterech skoczni, lider klasyfikacji Pucharu Świata, Tomas Morgenstern, były mistrz olimpijski w wieku 20 lat, 16-latek, mistrz świata juniorów, który wygrał pierwszy Puchar Świata w Libercu, a później czekał, 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 aż się doczekał, chociaż ten krok, ten skok jest krótszy. Ale to jest zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. To jest zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Hoffler skoczył dalej, 139,5, 135 Tomas Morgenstern. Myślę, że nie chciał szarżować, chciał wygrać i zrobił to przytomnie. Teraz gratulacje szczere od Schlierenzauera. Nareszcie między nimi znowu pojawia się jakaś nit przyjaźni. Nie ma tego chłodu, obojętności. Są rywalami, ale są przecież wielkimi sportowcami obydwaj, bardzo młodzi. Morgenstern ma dopiero 24 lata, Schlierenzauer 21, a już mają tytuły, już mają tyle dokonań. Już zwyciężali w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Wielkie, wielkie nazwiska austriackich skoków. Hoffler, no i teraz, czy będzie dzisiaj na podium także indywidualnie Morgenstern, bo przecież świetnie skoczył Aman. Wprawdzie tutaj Morgenstern jest pierwszy, bo on skakał w warunkach bezwietrznych i nie trzeba było odejmować. 57 punktów za styl, o 1,8 punktu. Aman na miejscu trzecim, jeżeli Hilde skoczy daleko, tylko Hilde może zepchnąć z podium Tomasa Morgenstern'a. Morgi prowadzi, Hoffler drugi, Aman i jedyny, który ma szansę, żeby się w to wmieszać i jeszcze sprawić tutaj ogromnego psikusa, to Tom Hilde. Pierwszy skok miał znakomity, teraz będzie chciał daleko polecieć, ale nie był w stanie. Nie był w stanie. Miał wiatr niestety już z tyłu. Nie korzystał z tego znakomitego wiatru z przodu. Ta przerwa być może pozbawiła go możliwości walki o zwycięstwo, o podium. Gratulacje od Morgenstern'a, ale ta sytuacja...